I już za chwilę się zacznie. Jest Daniel Zaremba, który jest sędzią tego pojedynku. Za chwilę zostaną zamknięte drzwi klatki. Zostaną już tylko dwaj zawodnicy kategorii półciężkiej oraz sędzia, który będzie rozjemcą. Jak długo? 3 razy po 5 minut. Taki jest oczywiście ten regulaminowy czas walki, ale ponieważ kategoria duża, obaj zawodnicy słyną z uderzania, obaj swoje pojedynki z reguły kończą przed czasem, no więc zaczęli mocno i może skończyć się mocno. Filipczak tymi kolanami mocno zaatakował motrowe rywala i w tej chwili, no jak tajski bokser, rozbija te jego ręce, które chronią jeszcze twarz i tułów, ale za chwilę będzie koniec, jeszcze sędzia wzywa i szybciutko pozamiatane trzecie zwycięstwo Filipczaka. No, raczej nie wydarzyło się nic, co miałoby być zaskoczeniem. Może czas tego pojedynku, bo liczyłem, że potrwa jednak troszeczkę więcej. No ale trzeba przyznać, że Said Yunsi, kolejny zawodnik z tego niemieckiego UFD Gymu od Iwana Diakowicza, no jednak nie trzyma poziomu pozostałych fighterów, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, do Polski, aby rywalizować. Także poczekaj, szybko Marcin Filipczak. Mamy na tej gali. No ale już powiedzmy, że bardziej, panowie, bardziej klasowego. No ładnie sobie poradził z tym wszystkim Marcin Filipczak. Szybkie, dynamiczne i co najważniejsze, widowiskowe zwycięstwo. Która reprezentować będzie Centrum Rehabilitacji Sportowej, a także pana Piotra Suchodolskiego, właściciela grupy... No widzą państwo, jak do tego doszło. Tu skróty całej walki będą całą walką i to bez względu na to, czy ostatnia runda, czy cała walka, bo to była pierwsza runda. Tymi kolanami zrobił bardzo dobrą robotę, a później nie ustawał. No absolutnie zwariował jego rywal pod naporem tej agresji tych kolan i oddał ten pojedynek, nie wykazując większej ochoty do kontynuowania albo jakiegokolwiek, no nie wiem, rewanżu choćby jednym ciosem. Panie i panowie, czas na werdykt. W pierwszej rundzie, 21 sekundzie przez TKO zwycięzcą pojedynku zostaje Marcin Flipek Filipczak! Doskonałe zwycięstwo, no w zasadzie nie wiemy, w jakiej Marcin Filipczak jest w formie, bo to trwało, jak słyszeli państwo, zaledwie 21 sekund.